Siemka ludziska, ja jestem Harry, pykamy sobie w Minecrafcika, jest to seryka HarryCraft. Sezon pierwszy, odcinek trzeci już z tej jakże seryki. Tutaj ogólnie tytuł powinien już was pokierować, co mniej więcej tutaj będziemy robić. Zbytnio tutaj nic ciekawego nie wybudowałem, tylko najwyżej, no nie mam nic ciekawego nie zbudowałem, żeby wam pokazać. Więc najwyżej pokażę wam, co się tutaj pozmieniało. Trochę pograłem też na streamach, na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam. Dużo się pozmieniało, jak widzicie, już mam diamentowy tutaj cały ekwipunek, prawie oprócz tutaj tego, bo tylko żelazna zbroja. Tutaj zostali takie ściepy. Ogólnie zaraz wam zaklęta księga mam tutaj Enderto. To się przełożymy gdzie indziej, bo się trochę pozmieniało, moi drodzy. Które próbuję, połaziłem bardzo dużo po jaskiniach na streamach, więc trochę się tego nazbierało, trochę diamentów się nazbierało i wszystkich innych rzeczy, które się levela nazbierało. Ogólnie jeśli chodzi o tutaj, zaraz tam wam pokażę dlaczego to tak jest. Jeśli chodzi o farmę, to też tutaj znalazłem nasiona dyni i nasiona arbuza, więc mamy urozmaicone pożywienie, nie tylko samym tym będziemy żyć. Jeśli chodzi, zaraz przejdziemy na górę. Jeśli chodzi tutaj o dół, to powiększył się trochę magazyn. Cicho mi tam. To powiększyłem trochę magazyn o jedną wnękę taką. Tutaj już trochę posegregowałem bardziej te rzeczuchny, jak widzicie. Tutaj mam różnego rodzaju drewna, to tutaj aż tak nie ma szału. Tutaj mam, no, jedzonko, ale to na razie szału nie ma, to tylko to wszystko zdobyłem plądrując. Tutaj będę musiał to zasadzić sobie gdzieś. Tutaj mamy co? No tak, żelazo. Tutaj mamy złoto. Tu mamy całą miedź w ogóle, ruda miedzi, i zdobyłem też dwa bloki rudy miedzi. Tutaj mamy pusto, tutaj mamy redstone'a, lazuryt, i tutaj mamy jeszcze 13 diamentów i trzecie enderperła. Więc tutaj mamy pusto, więc tak to na razie tutaj wygląda. I tutaj są puste, jak dobrze widzę, tak. Tutaj są puste. Tak to wygląda, magazyn się powiększył. Nie wiem, z czasem jak będzie tutaj nam przybywało różnych rzeczy, to na pewno się będzie powiększało. Zobaczymy. No małe zmiany, tutaj pokaz małych zmian. Pokazuję wam, co się pozmieniało. Idąc dalej, jak widzicie, tam już tutaj musiałem dirta trochę użyć. Ale to wszystko z czasem, zaraz wam powoli tutaj pokażę. Teraz chodźmy tutaj do kopalni, bo też się tutaj pozmieniało trochę. Tutaj już tak widzicie, że tutaj już pokopałem tutaj nic. Tutaj ogólnie była ta jaskinia taka duża i tutaj duża rozwalona, więc tutaj dałem szkło na podłogę, tutaj to zamurowałem i zrobiłem schody po prostu. Ale zaraz tam pójdziemy, pierw chciałbym wam pokazać tutaj, że jesteśmy na poziomie 0. Tutaj już dotarłem na poziom 0, tutaj widzicie, szereg mnie. Ani redstone tutaj nic nie wydobyte. Na razie tutaj tak to wygląda, ta kopalnia. Może być to, ona jest na 7 do góry, ale może zrobię ją na 10 do góry. Tak, żeby było. A na boki nie wiem, na razie jest 1, 2, 3, 4, 5. Na 5. Będzie ogólnie jest 13 szerokości, moi drodzy. Nie, może zrobię około 20 szerokości, albo ponad 20 szerokości kratek. I tyle samo będzie długości tutaj. Więc przede mną będzie dużo, i to bardzo dużo kopania. Ale tak sobie planuję tutaj zrobić taką dużą, bardzo dużą kopalnię. Bardzo rozbudowaną, z dużymi tunelami. Więc tak to sobie widzę, więc będzie co robić czasami. Moi drodzy, teraz przejdźmy, moi drodzy, tutaj. Też ten odcinek nie będzie za długi chyba. Fajnie jakbym miał przynajmniej 10 minut. No fajnie jakbym miał przynajmniej 10 minut. Tutaj jest ta kopalnia, którą my znaleźliśmy. Tutaj postaram to tak zostawić, żeby nie było tak kwadratowo, tylko tak jakoś. Tutaj to trochę pozmieniałem, widzicie. Tutaj zrobiłem takie coś. Schodki w dół. Tutaj to też zakryłem całą tą wodę i wyrównałem tutaj wszystko. Tutaj zrobiłem jedną parę schodów w jedną stronkę. I tutaj przy tym filarze, o, to sobie wezmę już od razu. Mogłem tamto też wziąć, ale dobra. Potem sobie zrobimy. Tutaj są kolejne schodki.
I tutaj widzicie już, że tak tutaj to wygląda. I dalsze tutaj już, które też powyrównywałem. Tutaj nie wiem, ten słup chyba zostawię sobie. I tutaj to też nie wiem, czy to wydłużać, czy nie. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Jeszcze tutaj muszę sobie to ogarnąć, żeby to jakoś wyrównać też do tego poziomu, żeby tutaj było przejście, przynajmniej 3 kratki szerokości, albo te 4 tutaj, żeby było normalnie. Normalne przejście. Nie wiem, może to też zetnę. Zobaczymy, bo tutaj i tak są schody na 3 i tutaj te 2 zostały. Może to też tutaj usunę, nie wiem, zobaczymy. Jak będzie mi się chciało, mamy trochę diamentu, więc prace na pewno pójdą szybciej. Jeszcze muszę ogarnąć sobie obsydiana tutaj, bo trzcinę mam, więc papier będę miał. Potem tylko ogarnąć sobie skórę, żeby zrobić książki i diamenty tam mam. To już mamy w sumie połowa za nami. Jeszcze potem tylko obsydian, żeby zrobić ten do enchantowania to coś, tą skrzynię. I po prostu sobie zrobić potem te biblioteczki i potem można enchantować gdzieś tutaj, to się zrobi przy okazji portal, potem zobaczymy. Teraz chodźmy do góry, tylko sobie obczaję czas. No, z 10 minutek będzie, moi drodzy. Tutaj to pokazywałem wszystko. I tutaj już, moi drodzy, powstaje dom. Znaczy nie dom, tylko bardziej już taka willa. Czemu taki styl, sam nie wiem, po prostu mi się tak podoba. Aha. Czekajcie. Dobra. Potknąłeś. Dobra, ja pójdę sobie kimnąć. Bo jest noc i potworki będą mi tutaj psuć design. Zjemy sobie kolację. Okej, okay. I możemy iść grzecznie spać, żeby tutaj nie było z tymi potworkami zabawy. Bo chcę wam na spokojnie tutaj pokazać, co się tutaj będzie działo. Tutaj ogólnie mam, no, ten dom miał być z początku mniejszy, ale postanowiłem, że już jak mamy się tutaj bawić, to żeby był bardziej konkretniejszy. Okej. I ten dom ogólnie wygląda tak z frontu. Tutaj możliwe, że będzie drugie pięterko, drugie piętro i potem dopiero dach, że on będzie jednopiętrowy. I jeszcze też piwnica będzie wielkości tego domu. Potem nie wiem, chcę tam zmieścić po prostu też wszystkie, żeby był pokój, kuchnia i takie inne domowe rzeczy, jakiś salon zrobić z biblioteczkami, takie różne, różnego rodzaju fanty. Mam nadzieję, że tutaj też taki fajny pomysł. Tutaj na razie to tak wygląda, ale może będzie zmieniane, zobaczymy. Może jakoś ulepszane będzie, może te schodki bardziej tutaj powiększę o 2. Tutaj też. Żeby to jakoś lepiej może wyglądało, zobaczymy z czasem. To ogólnie będzie ulepszane. No na razie buduję z tego, co mam. Tutaj widzicie, są kwiateczki, no trochę się namęczyłem tutaj z tymi kwiateczkami, moi drodzy. Może zrobię też raz takie, zobaczymy jak tutaj to będzie. W środku tutaj już zacząłem budować wygładzony tutaj też. I na razie to jest tak, tutaj środka się prezentuje, filary, ogólnie wzmocnienia. Tutaj tak to się prezentuje, no szału nie ma, no ale po prostu wypadało już coś z tego Harrycraft wrzucić, bo długo nie było odcinka, prawie chyba 2 tygodnie. A trochę zmiany się podziały. Zaraz też wam pokażę miejscówkę nową, bo odkryłem kopalnię. I tam bardzo, znaczy niedaleko, ale trochę dalej tam jest, po prostu zrobiłem przejście, zejście do tych kopalni. Żeby jako tako było. No a na dom są plany. Tutaj jeśli chodzi o dom, to tutaj będzie taki mały przedpokój. I tutaj będzie się wchodziło. I tutaj będzie jakiś taki duży, nie wiem czy to pomieszczenie, czy co. Tutaj będą schody ogólnie na wyższe piętra. Jakoś tak to się będzie prezentowało, że tutaj będzie taka duża przestrzeń. Tutaj będą jakieś pokoje, pomieszczenia, inne rzeczy. I u góry będą też pokoje i też jakieś rzeczy. Więc też do obmyślenia, ale tutaj planuję taki w miarę duży, duże pomieszczenie, żeby tutaj jakoś to było, nie wiem, to tak dodałem do ozdoby, może to usunę potem, nie wiem, zobaczę. To też jeszcze tutaj nie wiadomo czy będzie, możliwe, że to usunę.
Zobaczymy. Ale tak mam, po prostu dałem to sobie, żeby mieć taki tutaj. O to się zaprzeć, tak? Żeby mieć taki tutaj po prostu wyznacznik. O, wyznacznik to miał być. Żeby jakoś tutaj sensownie to fajnie w miarę wyglądało. Moi drodzy. I co? No ja tutaj nie przedłużam. Lecimy dalej. Bo ogólnie tutaj, jeśli chodzi o tę kopalnię, to jest tutaj przypadkowo ją znalazłem, bo tutaj na streamie byłem w tych rzeczach tutaj. Bo tutaj znalazłem te jaskinie kolejne. No i tutaj tak tutaj ogólnie do tym weszłem. I tak jakoś chodziłem, że znalazłem te właśnie kopalnie. Tutaj jest zejście, jak widzicie. Znaczy nie tu. Bardziej tu czy tu gdzieś. Ale chyba bardziej. Nie, tutaj, dobra. Tutaj zszedłem. Nie ma oświetlone, ale tutaj widzicie, mamy to tutaj. I tutaj jakoś tak to się zapatoczyło, że gdzieś tam wylądowałem. Więc i tam też wybudowałem małe te przejście. Dobra, pójdziemy inną stroną, tamtą. Też muszę to sobie ogarnąć wszystko, żeby jakoś też to sam to porobić. Może tutaj będzie dobry plan na coś. Może tutaj sobie coś też zbuduję, nie wiem, zobaczymy. Jak to tutaj będzie wyglądało. Ale dałoby się coś tutaj fajnego zrobić. Też jakąś fajną kopalnię, albo coś w tym stylu. I tutaj mamy zejście do tej kopalni, takie coś. Użyłem tutaj półpłytki. Tutaj cobblestone brook, znaczy brook. No, po angielsku cobblestone, tutaj brook. Tak to sobie wygląda. Nie wiem, czemu tak coś sobie wybierałem, że tak to tutaj chcę, żeby to wyglądało, więc tak to sobie wygląda, moi drodzy. Więc ja nie przedłużam i tutaj pokazuję, co jest tutaj w środku. No nic ciekawego tutaj. Tylko jeszcze tutaj takie coś, małe pomieszczenie, dużo tuneli. Tutaj też to wszystko wyrównałem, bo tutaj też był taki harmider. Tutaj coś jest, widzicie. Tam coś jest. Bo przynajmniej będę miał tory do zbudowania swojego metra. I tutaj widzicie, w tym takim czymś znalazłem dużo rzeczy takich ciekawych. A tory na pewno pozbieram sobie i po prostu wybuduję z tych torów jakąś metro albo coś, żeby mieć się jakoś przemieszczać. I tak to tutaj sobie wygląda. Jakoś to tutaj sobie tak to leci. Mamy 31 poziom też, więc jakoś tutaj trzeba to potem wykorzystać i w miarę szybko znaleźć jakąś lawę, żeby móc tutaj to wykorzystać, ten poziom, bo lawa jest potrzebna do obsydianu. No i potem można działać tutaj bardzo ciekawie. I co? W sumie to by było na tyle tutaj. Nie wiem, może potem następny odcinek z Minecrafta będzie o tym, jak już skończę ten dom, albo coś innego. O! Albo w tamtym możemy jakieś metro tutaj wybudować. To by było tutaj też tak fajnie się komponowało może. Tutaj coś wystającego z tego. Tak, na jakimś poziomie albo coś. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale to dałoby się pod metro coś tutaj wybudować. Może fajnie by wyglądało na jakąś stację tam, wiecie. Potem jakieś zejście w dół i tam jakieś różne inne rzeczy. Moi drodzy. I co? No to by było na tyle tutaj. To jeszcze nie wiem, jak wykorzystam. Może coś tutaj pobuduję sobie, jakieś portale i inne enchantingi, inne rzeczy. Tutaj jak widzicie. Tutaj mamy nawet 5 znaczników, żeby tutaj móc nazwać jakieś zwierzaki albo coś. To jeśli zapytacie, po co mi tyle miedzi, to mam pewien plan na tą miedź, a taki, żeby zbudować jakiś miedziany pałac. Jakiś pałac z miedzi albo coś w tym stylu. No zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w przyszłości, zobaczymy. A tak to na razie w tym odcinku to tyle. No trochę się pozmieniało, ale mam nadzieję, że tutaj nie macie za złe, że tak długo nie było z tego odcinka. Więc co, no mam nadzieję, że się podobało. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duży łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw dzwoneczek, żeby na bieżąco z filmami. Daj mi komentarz, Adam, serducho. Jeszcze raz, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.